Zakończony został drugi turnus półkolonii zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Gminną Akademię Piłkarską Gminy Dębica, Chemik Pustków oraz Gminę Dębica. Przyniósł dzieciom wiele niezapomnianych przygód i emocji. Przez 5 dni uczestnicy półkolonii mogli cieszyć się różnorodnymi atrakcjami i zajęciami, które zapewniły im wspaniałe wakacyjne przeżycia. My z kamerą towarzyszyliśmy dzieciom, kiedy odwiedziły Centrum Edukacji Ekologicznej i osadę w Stopiernej. Tam uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, gdzie miały okazję przygotować pyszne potrawy. Ponadto czekała na nich jazda konna, która była nie tylko emocjonująca, ale także pozwoliła dzieciom zbliżyć się do natury. Nie brakowało atrakcji i ciekawych wyjazdów, o czym skrupulatnie informują uczestnicy tej półkolonii. Zapamiętałem, że był basen, była pijalnia czekolady, była jeszcze pizza, no i dzisiaj. Dzisiaj co robicie? Dzisiaj robiliśmy pryziaki, byliśmy na tych warsztatach. Jeszcze zwiedzaliśmy tam Gród Słowiański. Które z tych dni najbardziej ci się podobały? Najbardziej podobała mi się środa, gdy byliśmy na flyparku, w czwartek, gdy robiliśmy własną pizzę i jeszcze dzisiaj. Mi się podobało najbardziej, jak byliśmy we flyparku i pijalni czekolady. Dzisiaj, jak jesteśmy w Stobiernej, no i jeszcze basen mi się najbardziej podobał. Podobał mi się we wtorek, gdy byliśmy na poligonie strzeżackim, wczoraj, gdy robiliśmy własną pizzę i dzisiaj, gdy byliśmy w Grodzie Słowiańskim. Były jakieś zabawy, dużo się dowiedziałem o różnych sprzętach strażackich i bardzo się dobrze tam bawiliśmy. Dwa turnusy organizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji już się skończyły. Teraz rozpoczęły się turnusy organizowane przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Bardzo blisko i zgodnie współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z panem dyrektorem Krzysztofem Lipczyńskim i planując nie tylko imprezę, ale również organizację półkolonii, podjęliśmy taką decyzję, aby po prostu uzupełniać się nawzajem, aby zapewnić możliwość rodzicom zapewnienia półkolonii w różnych terminach, żeby one się po prostu nie dublowały, bo to nie ma sensu większego, trzeba po prostu się uzupełniać, a nie w jakiś sposób konkurować, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa to tak naprawdę te półkolonie i dzieciaki bardzo często nam się powtarzają, na jednej i na drugiej. Rodzice muszą iść do pracy i ta opieka, no nie zawsze dziadkowie są w stanie podjąć się opieki nad dziećmi, więc stąd nasza organizacja półkolonii. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji kończy, my rozpoczynamy. W naszych półkoloniach oczywiście jest wiele wspólnych części, ale jest również wiele, które nas rozróżniają. Oczywiście GOSiR stawia bardziej na tematy sportowe, my nieco bardziej idziemy w kulturę, ale to, co nas łączy, to właśnie chęć zaprezentowania naszych tutaj gminnych atrakcji, które mamy, bo często na wyciągnięcie ręki naprawdę są bardzo fajne atrakcje, bardzo fajne miejsca na terenie gminy Dębica lub w okolicy, a my często nie wiemy, szukamy ich gdzieś bardzo daleko. Dzięki wielu atrakcjom dzieci miały okazję zwiedzić gminę, delektować się smacznym jedzeniem. Półkolonia współfinansowana ze środków gminy Dębica w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania wspieranie działań promujących styl życia wolny od używek poprzez organizację spotkań tematycznych oraz zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dębica w okresie letnim.